kolejnym już turnieju o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej walczyło 22 drużyny. Wzięło w nim udział 154 uczestników. Rozgrywki rozpoczęły się we wrześniu, a w niedzielę rozegrano finał, do którego weszły 4 drużyny. W finale są tak: Polkowice Dolne, Anioły z osiedla Hubala, Krupnioki z osiedla Krupińskiego i Mocnic z osiedla Gwarków. Jakichś faworytów już tutaj można? No, po pierwszej serii faworyci. Są dwie drużyny. Jest osiedle Gwarków, Mocni i Polkowice Dolne. No ale nie odbierajmy szans takim drużynom jak Anioły z osiedla Hubala czy Krupnioki z osiedla Krupińskiego, bo druga seria się nie skończyła jeszcze. Rywalizacja była zacięta i chociaż humory dopisywały wszystkim, to jednak walka była prawdziwa. No bardzo słabo na razie, jesteśmy na prawie, nie wiem, na czwartym miejscu, ale staramy się. No, można powiedzieć, że dobrze, bo w finale. No w finale to jest bardzo, bardzo dla nas też dobrze, bo w tamtym roku też żeśmy byli w finale i na tyle drużyn mieć... No bardzo się z tego cieszymy, że... Ale Piotr nie zadowolony. No tak wychodzi nieraz, no, trudno jest coś... W jednym dniu idzie lepiej, w drugim słabiej, nie? Także jesteśmy tak zadowoleni, że jesteśmy tu w tej czwórce. Każda drużyna liczyła na wygraną, ale po pierwszej turze już było wiadomo mniej więcej, kto może na nią liczyć, bo różnice były znaczące. Super zabawa jak co roku, aby tak dalej było. No właśnie, a to jest wasz sukces taki wyjątkowy, czy co roku jesteście? Nie, prawie co roku. W 2014 mieliśmy drugie miejsce, tak. Raz mieliśmy pierwsze miejsce. No właśnie. Nie wyszło w zeszłym roku, pech był. A jak się w tym roku zapowiada? No, na razie idzie. Na razie się... Tak, łeb w tamtymi właśnie. A różnie może być. Różnie może być, no. Może akurat się uda, nie wiem. Ale to jest zabawa tylko. Tak tylko mówią. Ale mamy nadzieję, że mocni będziemy mocni. Na prowadzenie już po pierwszej turze wysunęła się drużyna z osiedla Polkowice Dolne i ogólny podziw wywoływały wyniki pani Marii Kicaj, która była filarem swojej drużyny. No to znaczy dzisiaj jakoś wyjątkowy, dobry dzień. Nie powiem, że to jest najlepszy był wynik, jaki miałam w poprzedniej turze. No bywało, że miałam już te 170, ale to był najlepszy. Po prostu dzisiaj po prostu idzie mi. O. Dla dobra drużyny. Dla dobra drużyny. Oczywiście tylko i wyłącznie dla dobra drużyny. Zresztą wszystkie drużyny są tam doskonałe, dobre. No, a... Proszę mi powiedzieć, bo pani nie tylko kula tutaj w tym turnieju, tak? Nie. My sobie przychodzimy prywatnie we wtorki na 2 godziny i jeszcze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w piątki. A, czyli no. Pani chce nie mistrza. O no! Ale tu mamy wspaniałego kolegę, który naprawdę osiąga doskonałe wyniki, a dzisiaj jakoś tak... No. No, gorszy dzień, ale mam nadzieję, że do końca tej tury rzutów będzie bardzo dobrze i wybije się. Już jest, ma strejka i bardzo się cieszymy z tego. Na zawodach o Puchar Burmistrza nie mogło zabraknąć burmistrza, który przygotowywał się do wręczenia nagród i przyglądał rywalizacji. Przyglądam się temu finałowi i myślałem, że to tak spokojnie sobie tutaj czekał na wynik, ale są emocje. Gratuluję, bo mamy pierwszą rundę za sobą. Gratuluję pani Marii Kicaj, która osiągnęła najlepszy wynik indywidualnie po pierwszej rundzie. No są emocje, widać, że będzie ciekawie, nie zdradzam, bo patrzę teraz na tablicę i widzę, co się kroi. Przewodniczący Rady przyznał, że kibicuje Aniołom z osiedla Hubala, ale ostatecznie okazało się, że niestety ten doping nie pomógł na tyle, by zajęli pierwsze miejsce. Były jednak inne powody do zadowolenia. Mieszkańcy się organizują, robią sobie takie zawody jak tutaj. Z jednej strony rywalizują, bo tą rywalizację widać, ale najważniejsze, że się ze sobą spotykają i się dobrze bawią. No właściwie chyba rzeczywiście jest to możliwe, ponieważ te rady funkcjonują całkiem sprawnie. Całkiem sprawnie, a ten turniej chyba jest takim liderem sprawności, bo nie znam
w gronie tych 25 jednostek pomocniczych, którzy ze swoimi mieszkańcami w ramach działalności rad osiedlowych, rad sołeckich, no, działają w różny sposób, ale nie znam turnieju, który łączy wszystkich. Ten turniej w Kręgle, widzę, podoba się niemal wszystkim i ta ilość drużyn zgłoszonych z całej gminy jest naprawdę wyjątkowa. Przyszedł czas na dekorację zwycięzców i wręczenie pucharu, który ma charakter przechodni, bo i tytuł obowiązuje przez cały rok. W tym roku Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymała drużyna osiedla Polkowice Dolne, zdobywając 1457 punktów. Drugie miejsce zajęli mocni z osiedla Gwarków, zdobywając 1344 punkty. Trzecie miejsce zajęły Anioły z osiedla Hubala z wynikiem 1289, a czwarte Krupnioki z osiedla Krupińskiego z wynikiem 1180 punktów.